Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny polski maptur po mapie Carinthia. Carinthia jest sytuowana w Austrii, także witamy w Austrii. Twórcą mapy jest Black Pat Body. Pojemność mapy 267,19 MB. Mapa została wydana 21 września 2023 roku. Jeśli chodzi o konsole i sloty, no to na wszystkich trzech poziomach 1281. Mapa wygląda w ten sposób. Na poziomie łatwym zaczynamy od terenu numer 54. Tutaj skrawka 140, 29, 3 i 1. Jeśli chodzi o cenę puli, zacznijmy może sobie od czegoś małego. Tutaj mamy 0,22 hektary za 9624. To jest może coś większego. Mamy 1,68 hektara za 65 tysięcy. Może jeszcze coś większego weźmiemy sobie. Tutaj mamy 2,91 hektara za 123 tysiące. No i tu takie naprawdę duża powierzchnia, 7,23 hektara za 301 tysięcy. Także ceny, myślę, no, w zależności od hektarów. Teren leśny 204, 176, 166, także też takie ceny dość zróżnicowane. Jest dobrze, że właśnie są zrobione pola małe, średnie i duże. Także jest to duże ułatwienie przy zakupie, jeśli chodzi o sam początek rozgrywki. Jeśli chodzi o kalendarz, jest to standardowy, więc tu nie jest zmienione. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, nie ma nic. Jeśli chodzi o kontrakty, są dostępne. Jeśli chodzi o produkcję, to na początku mamy już widać jakieś uprawy, czyli szklarnie bądź ogródki. W tym przypadku to raczej są ogródki. No i mamy biogazownię również na poziomie łatwym. Ale biogazownia też jest dostępna na poziomie średnim i trudnym, tylko że bez terenu, na którym się znajduje. Znajdziek nie ma, nie stwierdzono. Także mapa wygląda dość obszernie i jest nawet dość ciekawa, wam powiem, bo jeśli znudziliście się płaskimi terenami i potrzebujecie jakieś wyzwania w postaci trudnego terenu, no to jest mapa dla Was, bo no, Austria nie kojarzy się z terenami górskimi, no i tutaj jest to wykorzystane na tej mapie. Klimacik bardzo fajny, ciekawy jest. Zaczynamy w takim miejscu kempingowym z jakąś kapliczką z pięknym widokiem. Kaczuszki nam tutaj kwaczą bez przerwy. No i my się ruszamy. Także tu sobie włączę mapę, żeby wiadomo, w którą stronę idę. I tu z buta sobie zrobimy pierwszy punkcik. Tym punktem jest skup. Takie postaci oto. Jakiś przydomowy. Także tutaj sobie skupują jakieś rzeczy. A my idziemy z buta. Przejdziemy się zobaczyć farmę. Bo teren jest tutaj naprawdę dość interesujący, ciekawy. O, do tego wzgórza dojdziemy. Także widoki na pewno naprawdę są piękne, jeśli chodzi o kolory, cienie i światło należy w tym porządku. Fajnie to wszystko zgrane jest. No i drogi naprawdę tutaj wymagają dobrego sprzętu. No niestety, mapa jest na pojazdy średnie i małe. Z dużym im będzie problem i to może być dość spory problem. Takie drogi jak na przykład to. Fajnie wyglądając. Dobra, tu jesteśmy już w sumie na farmie. Tutaj chyba też jest zjazd.
Nie, nie ma gazu, jest taka zatoczka. Ciekawy odgłos jest chodząc po tym. Jakby po śniegu. Tu mamy teren, znaczy no, silos nasieczka. Sprzęt, od którego zaczynamy na poziomie łatwym. Tutaj mamy silos modyfikowany przez modera. Mamy zbiornik na paliwo. Naprawdę klimatyczna jest ta farma. Fajnie jest to poukładane, przemyślane wszystko. Tu mamy zwierzętka. Zobaczymy, co tu mamy, ale to są świnki. Tak. Ile tu świnek? 10 świnek pomieścimy. Co tu jeszcze mamy? Aha, to jest teren do przechowania beli, który jest zmodyfikowany przez modera, przez twórcę. Tutaj mamy owieczki i 40 owieczek pomieścimy. Mamy miejsce na obornik, tutaj mamy kolejne zwierzęta. Tu są krówki, 45 sztuk mamy pomieści to pastwisko. No i co jeszcze tu sprzęt? Jeden, drugi to mamy farmhouse. O, z boku jeszcze mamy kolejne zwierzęta. Mamy zwierzęta w przy budynku mieszkalnym i jest to są krówki 45. Mamy więcej miejsca, żeby przechowywać różne bele, nie bele, jeśli byśmy chcieli dodatkowo. Tu mamy kolejne zwierzęta. Kury, 80 kurek tutaj jest. No i mamy tutaj ogródki, które posiadamy na poziomie łatwym. Właśnie to są te dwa. I tu jak widzicie, do tych ogródków jest wymagany garden substrate i żeby to uzyskać, trzeba po prostu ściągnąć mod z mod hubu, żeby to mieć, zakupić sobie to w sklepie, bo prawdopodobnie będzie update do tej mapy, bo tego brakuje, powinno to się ściągnąć z tą mapą, tak jak inne mody, ale niestety brakuje tego. Dobra, tak mniej więcej wygląda farma. Taka dość ciekawa. Strzeszek pojemności chyba bodajże milion na siano, słomę. Także fajnie to tutaj wszystko się prezentuje. Nie wiem, farma mi się podoba, naprawdę. Świetnie to tutaj wszystko zgrane jest. Dobra, my musimy jechać bodajże tam na dół. Chociaż nie wiem, zrobiłem ten punkt tam. I z oddali jeszcze jeden punkt, nie zrobiłem go. Tam musimy tutaj zjechać na dół. Tu nie wiem, gdzie tu jest droga, bo tu jest tak troszeczkę z tymi drogami namieszane. O, tu jednak się... że trzeba naprawdę uważać, gdzie się jedzie. Pokręcone drogi. Ja to w górach, no. Jeśli byliście w górach, to wiecie. Drogi nie idą prosto. Tam idą jak natura każe. Także tu jest tak samo. Tu mamy pastwisko z koniami, jest ich 5 maksymalnie w tej zagrodzie. Dobra. No i stąd teraz muszę włączyć sobie mapę, żeby powiadomo gdzie jechać, żebym nie nawalił znowu. Dobra, trzeba by było się udać do tego punktu, także przyjedziemy sobie dołem, bo tutaj, żeby nie będę jeździł przez las, tutaj powinna być jakaś ścieżka dołem. Mam nadzieję, że to jest ta. Na to wygląda. Dobra. No i pędziemy sobie górskimi szlakami. Także no, tak jak mówiłem,
Jak widzicie, mapa jest dość wymagająca, jeśli chodzi o sprzęt, bo wiecie, małe sprzęty nie mają zbyt dużej mocy, a tutaj o, na przykład takie pole. Czujecie? Robić to z tym sprzętem do zbioru buraka czy ziemniaka? Mega. No to, aha, no i teraz no, traktor, weźmiecie maszynę do zbioru buraków, do traktora, to jakiej mocy musi być ten traktor, żeby po prostu uciągnął tą maszynę jeszcze pod taką górkę. Ciekawe, czy to w ogóle jest przemyślane, bo ta mapa pod względem tych wzgórz, czy to jest w stanie w ogóle uciągnąć traktor, taką maszynę przy zbiorach. Tutaj drogę mamy taką dość fajną, z zakrętami. No, takie drogi są robione, żeby można było łatwiej wyjechać pod górę. Żeby nie jechać pionowo w górę i męczyć sprzętu. To jest to właśnie w ten sposób robione. No i dojeżdżamy do kolejnego punktu. Tym punktem jest przetwórnia mleka. Bardzo ciekawie wyglądająca. Dobrze dopracowana. No teren tu też jest niezły. No i ta przetwórnia mleka robi ser. Cena za tą przetwórnię mleka, no to jest mega. 230 tysięcy. I robi tylko ser. Także płacimy chyba za jakość budynku produkcyjnego. Tak to wygląda. Będziemy sobie teraz w dół i chyba sobie przepnę już drogę, żeby przyspieszyć czas, bo jeżdżąc po tej mapie, to po tych drogach, to będziemy mieli dużo czasu poświęconego na to, żeby dotrzeć drogami, także w niektórych miejscach sobie poprzecinam to. Tutaj mamy fajne miejsce, znajduje się tutaj kolejna produkcja. Fajnie zrobiona jest, to jest produkcja ryb. Może 150 tysięcy możemy sobie kupić produkcję ryb i tutaj na przykład o, jest i mamy przywieźć kukurydzę, minerały, później jest co tam jest, pszenica, ziemniaki, jęczmień, no i później możemy wybrać ryby. Jeszcze zobaczymy z trybu budowy, jak to się tutaj przedstawia, fajne stawy porobione. No klimatycznie to wygląda naprawdę. Po prostu do tego jeszcze takie teren turystyczny zrobiony. Super. Pomysł naprawdę fajny. Warty uwagi. No a stąd będziemy w dół do kolejnego punkciku. Chyba tutaj jest bodajże. Nie. Następne. Jest tak normalnie. A bo tu miałem skręcić? Czy tam mam objechać? Nie, tam mam objechać, tam jest dobra. Bo tu jest tak. No, trzeba dobrze się zastanowić, gdzie jechać, no, żeby się nie zgubić. Tutaj mamy skup w postaci marketu. Ale tak jak mówię, krajobraz naprawdę ładny, ciekawy. Jeśli ktoś lubi takie tereny górskie, to fajna mapa jest robiona, naprawdę. Ja nie tu miałem jechać. Już się zgubiłem. No. Tutaj powinienem jechać, no. Nawet zwykła droga asfaltowa nie jest taka prosta, jak się wydaje. No i tutaj mamy po lewej stronie
mleczarnię i teraz sobie... No nie ma tam gwiazdy, muszę teraz nawrócić. Muszę tutaj przez ten... przez to zielone przejechać. Bo droga znowu gdzieś indziej tam prowadzi, żeby się dostać do tej mleczarni. Tu mamy 70 tysięcy za mleczarnię. Standardowa mleczarnia. Tu jest droga, o. Teraz sobie wyjedziemy. A jest tu, jest, ale nie tak... A, tak to wygląda. No tak jak mówiłem, no to trzeba naprawdę uważać, którędy się jedzie. Jak się mapę pozna, to na pewno będzie dużo łatwiej. No i teraz dojeżdżamy do, znowu do głównej drogi. Także zerkniemy sobie na mapę, jak to wygląda. Zaczęliśmy sobie w tym miejscu, w tym miejscu, tu ten skup zrobiliśmy, później do farmy sobie skoczyliśmy, zrobiliśmy te wszystkie rzeczy. Później od koników pojechaliśmy sobie tutaj do przetwórni mleka na ser, tutaj rybki, market, tutaj ta mleczarnia. Zastanawiam się, co to jest, to czerwona, taki jakiś punkcik. No i wyjechaliśmy tu. Teraz musimy się udać szybko tutaj w dół, chociaż... Aha, bo tu byliśmy. Dobra, to jeszcze te... To są ogródki. To zaraz to zrobimy. Tam są takie ogródki, te same, co mamy na farmie. No i tutaj kolejne takie pola, które wymagają no dobrego sprzętu. Sam jestem ciekaw, jak to kurczę wszystko będzie działać, jeśli jest pod takim kątem. O, to są te ogrody z tymi rzeczami, które się trzeba dostarczyć tutaj. O, tu nawet ruch jest uliczny, nawet nie wiedziałem. No i stąd wracamy z powrotem do tej głównej drogi. Nie wiem, naprawdę mnie ciekawią takie pola. Jak header będzie działał? Czy on się odpowiednio ułoży do tego, żeby skosić na przykład zboże? Ciekawe. Dobra, wróciliśmy do głównej drogi. Teraz pojedziemy sobie troszeczkę w dół. I będzie, powinna gdzieś ta droga być w lewo. O. Dolina, wzgórza. Ale fajne są te pola. Tak pod las podchodzące. Prawie że pionowe. I tutaj mamy drogę do kolejnych punktów. Musimy sobie to objechać, to poletko tutaj. Ale widać, są też płaskie pola, które można sobie zakupić, spokojnie uprawiać. A jeśli chcemy jakiegoś wyzwania, dreszczyku emocji, trochę adrenaliny, to czemu nie takie pole pionowe sobie kupić i obrobić sobie. Tutaj też. No to już takie większe jest. O, jest kolizja na tych słupkach. Niedobrze. Dobrze, że to sprawdziłem. Trzeba będzie uważać na takie te słupki. Tutaj zjeżdżamy sobie w tą uliczkę. No i tutaj mamy kolejny mod, który który się ściąga. Jest to produkcja ropy, 170 tysięcy, zobaczymy, to jest normalny mod, który jest na mod hubie, tutaj jest wykorzystany, także
Możemy sobie produkować ropę, diesel, diesela. No i tutaj udajemy się na kolejny punkcik. Są w sumie trzy punkty. Takie centrum. Mamy, możemy strzelać drzewo tutaj, jeśli bawimy się drzewem w lesie, czyli wycinkę. Tutaj jest kolejny skup. No i tutaj jeszcze jest trzeci również skup. Także to jest takie centrum skupów trzech. I teraz na skróty podjadę sobie. Uda się czy nie? No nie ma lekko. Jest pionowo. Ale wyjechał. Teraz nie wiem, czy dobrze tu wjechałem. Bo tutaj skup jest przy domku prywatnym. Teraz gdzieś to tutaj było. A tu jest, dobra, znalazłem. Także to jest opisane. Tu jest skup właśnie na podjeździe. Także to jest na prywatnej posesji. Taki fajny element. Dobra, nie będę ryzykował tu zjazdu. Kolizja na krzakach jest? Jest kolizja na krzakach, ale widzę, że może się uda nawet przejechać. Troszeczkę nieładnie komuś po sesji jeździć, ale na razie nic nie wrzeszczy, to nie ma nikogo w domu, dobra. To w nogi. Co to jeszcze? Chciałem coś jeszcze sprawdzić, czy to jest to, co myślę? Nie. Nie, dobra. Bo są tutaj na mapie jeszcze jabłonie, które się kupuje. I są to takie małe tereny. O, fajna kapliczka. Fajnie to wygląda. 2K20. Jeśli sobie wejdziemy na mapę, włączymy sobie tryb. Widać takie małe sloty właśnie. To są te jabłonki, które się kupuje. One są w różnych miejscach na tym, na mapie. Także tak to wygląda. A my co? My sobie zrobiliśmy tutaj ten teren w ogóle cały. I teraz pojedziemy tutaj do tego. Musimy zjechać w dół do głównej drogi. I pojedziemy sobie na tartak. Oj. Solidne znaki mają w tej Austrii. Nie w tą stronę. Już dojadę. Dziękuję. Przepraszam. O, teraz dobrze jadę. No i tutaj powinna być droga. Prawo. Aż fajna. Fajnie zrobiona. Widać, że to taki teren leśny po tej drodze. No i tutaj mamy tartak. Teraz gdzieś tu powinien być znacznik. Ile to też ten tartak kosztuje? 100 tysięcy, czyli tak standardowo. No i stąd może byśmy śmigli po skrócie. Po skrócie wzdłuż tutaj. Dźwięki w tych lasach. Spoko. Jeszcze brakuje takiego spadającego drzewa obciętego. No i tutaj mamy miejsce, gdzie jest skup palet. Także jest jeszcze fabryka, gdzie się produkuje palety, a tutaj możemy je przywieźć, żeby je sprzedać.
że stąd jedziemy na główną drogę. A tam mamy punkty do zrobienia. I tutaj zaraz naprzeciwko są dwa. Jeden, jak było widać, to jest, jak to się nazywa, krawiec, krawc. Tysięcy za fabryką. No a tutaj mamy skup zaraz za, tam za budynkiem od zaplecza. Jest typowo do sklepu, tam dostawy są. Stąd teraz tutaj mamy stację paliw, a naprzeciwko mamy młyn. To jest jeden z modów. No i to jest bardzo ciekawe, bo 100 tysięcy to kupuje. Jak sobie to kupimy, patrzę się, co tu w ogóle się dzieje. Nie wiem, ta produkcja jest mega. Mamy tutaj produkcję z różnych ziaren mąkę. Nie wiem, no... Sami ocencie, co myślicie o tym. Ale no, lista jest mega. Dobra. Nawet nie wiedziałem, że taki mod jest. Tutaj obok jest hala. Hala, do której mamy dostęp. Ale również możemy sobie ją kupić. Dobrze mówię, można ją kupić. A to jest razem z tym terenem. Ten teren kosztuje 20 tysięcy. I tutaj mamy miejsce, gdzie możemy sobie zakupić nawóz, przechować, zakupić, a tam był suchy, to jest płynny nawóz, zakupić, przechować. No i tutaj ziarna i minerały. Tu mamy warsztat. Tu mamy ten paliwo, myjkę. No to taki, możemy mieć taką drugą farmę, taką bazę. Dość ciekawie to też wygląda. Dobra, stąd jedziemy dalej. A tak, nie ma to jak wjechać na drogę nie rozglądając się. Ale tu mamy właśnie skup do tej produkcji diesla, którą tam możemy mieć. Tutaj przewozimy. Teraz to... Jejku, te słupki to naprawdę są masakra. Dobra, tam na dół mam jechać. Widziałem, że tam coś jeszcze na dole. Nie wiem, do zrobienia, albo nie byłem pewien, bo na minimapie nie widać. A teraz sobie przejdziemy. Są dwa punkty do zrobienia tam. Droga prowadzi, jak widać, przez las. Na polanę. No i tu mamy handlarze zwierzętami razem ze skupem. Standardowe. Tutaj mamy... Możemy kupić, tutaj możemy sprzedać. I tak to wygląda. Także jesteśmy w rogu mapy i teraz trzeba śmignąć na drugą stronę mapy. Także zobaczymy się tam. No i zbliżamy się do kolejnego punktu. Mianowicie jest to coś w rodzaju kamieniołomu. Już tu popatrzymy się, jest to produkcja. 80 tysięcy, jak sobie zakupimy, mamy produkcję wapna. Z kamieni robi się wapno, także tutaj jeśli potrzebujemy wapna, możemy przyjąć kamienie, przerobić to, przemienić.
Także w takiej to postaci mamy. Teraz i zrobimy sobie tą część wschodnią mapy. Tu wam coś pokażę też ciekawego. Jeśli się uda przejechać przez ten skrawek do drogi, bo to naprawdę jest mega. Tutaj jest gdzieś droga. Teraz jest. Się patrzy, jaka droga. No wręcz pionowa. Ale to no, tutaj raczej jeździć nie będziecie, no bo to jest wyjazd za mapę, także. Tu na tym wzgórzu jest tutaj. To jest właśnie miejsce, gdzie produkujemy sobie palety. Nie, przepraszam, to jest cieśla. Jest podobny budynek, dlatego mnie to zmyliło. Czyli tutaj robimy deski, cieśla jest. Standardowo 60 tysięcy. No i co, tutaj mamy kolejne punkty przy drodze. Tu jest stacja paliw. A przy stacji paliw można by było skorzystać i sprawdzić. Zaraz zobaczymy. My to jesteśmy. Jest tutaj drzewo. To sobie kupię. Wartość 1584. Jeśli sobie zakupimy. I tu jest. To są te jabłonie, które produkują jabłka. Także tu mamy dostarczyć tylko i wyłącznie. Zaraz, bo nie ma na tej, przy tym drzewie miejsca, co można było wejść w produkcję. No i tutaj mamy dwie możliwości. Jest woda i dostajemy jabłka, czyli będzie cykle i miesiące są będą mniejsze, a tu z nawozem będą większe. Także tu się robi produkcję, tu nie ma właśnie tego znacznika, żeby uruchomić przejść produkcję. No i też nie wiem w jakich gdzie i w jakiej postaci się pojawiają jabłka. Czy w ogóle się pojawiają. Także to by trzeba było sprawdzić, jeśli będziemy grać na tej mapie. Jeśli będziemy chcieli działać w kierunku jabłuszek. Dobra, my jedziemy dalej. I teraz jedziemy zaraz do sklepu. Tylko się tam dostaniemy. Tutaj widać jakieś konstrukcje są. Jakaś budowa. Dźwig jest. Jakiś fajny element. A i tutaj powinno być zaraz. Tu jest znak sklep. Po angielsku. No i tutaj mamy do sklepu. Proszę. Tu mamy sklepik. My sobie zakupimy sprzęt, naprawimy, dostosujemy go sobie. Zaraz tylko wysiądę sobie z pojazdu. Mapa. Zobaczymy, czy jest tu również reset. Jest, ok. Tutaj gdzieś niedaleko powinno być jeszcze jeden punkt. Troszeczkę bardziej na północ. Tam była. Musimy wrócić do tej głównej drogi, gdzie są drogowskazy. Tam był drogowskaz na ten kolejny punkt, ale to chyba raczej. No, tutaj się jest, dobra. Tu do góry. I to mamy piekarnię.
Tu mamy piekarnię, 50 tysięcy za piekarnię, standardowo. Teraz pytanie, czy tu da się wyjechać, nie da się. Musimy wrócić. Myślałem, że tu będzie droga prowadzona, ale niestety. Aha, tu jeszcze mamy... Mamy koło piekarni, mamy ten... tą strażnicę taką z Motawu. Nie ma dostępu, dopóki się ich nie kupi. No ale to jest typowo tylko do rozgrywki, jeśli mamy jakiś tam scenariusz zaplanowany w głowie. To kosztuje 7715. No i później będziemy mogli mieć dostęp. Ta taka strażnica jest strasznie rozbudowana. Wszędzie można chodzić w niej, po niej. Także bardzo ciekawy mod. A my sobie pojedziemy teraz troszeczkę dalej. W górę. Muszę odpowiednio zjechać na dół. Również bardzo mnie zastanawia ten fakt tego kombajnu, który jest tutaj pozostawiony, który należy do nas. Stoi przy polu, który nie należy do nas, więc nie wiem, czy nie będzie tego jakiegoś update'a w tej kwestii, czy jak po prostu tam jest, w tym miejscu sobie stoi. Jak widać, pole 88 nie należy do nas, a on jest przygotowany, żeby obrabiać to pole. Nie? Także dziwna sprawa, taka niespotykana. Także już jeździmy trochę po tej mapie i widać, że naprawdę teren jest bardzo wymagający. Jeśli chodzi o sprzęt, już też była jedna taka mapa. Mapa była właśnie, gdzie to była taka mapa? Też były takie wzgórza straszne. To w ogóle na wzgórzu było, nie wiem, nie było to Finlandia. Tu mamy właśnie produkcję tych palet. 25 tysięcy. Także budynek podobny do cieśli. Kurde, mi to naprawdę... Aha, bo to jest ten teren. Jak mi po śniegu chodzi. No i jedziemy na kolejny punkcik. Jest skup. Znowu w postaci sklepu. I jedziemy dalej główną drogą. Tam jeszcze jeden punkcik widzę jest. To, o, widzę, to jest przędzalnia już po budynku Poznania. Także tutaj mamy przędzalnię. Ile sobie życzą za nią? 60 tysięcy za przędzalnię. I co nam jeszcze zostało? Teraz zobaczymy na mapę. Czyli od sklepu, od piekarni wyjechaliśmy tu, przejechaliśmy sobie do góry, tu. No i to wszystko już. Nie, jeszcze jest tutaj. Jeszcze jest jeden punkcik. Mianowicie to jest ta biegazownia, którą już posiadamy. Tylko jak zwykle tu trzeba będzie jakiś ślaczek zrobić, żeby tam do niej dojechać. Wow. Aż na takiej drodze to łatwo wypaść normalnie. Dobra. O! I ta droga mi się podoba. Asfalt i za chwilę buł. Taki widok. Ta droga jest świetna. Ziu, jak ta ślizgawka wodna. Tylko że w postaci błota. No i wjeżdżamy na biogazownię tutaj. Tak jak mówiłem, teren należy zakupić, nie posiadamy. Biogazownię posiadamy. Tutaj mamy silosy na sieczkę do kiszenia. I w dół tutaj sobie zjeżdżamy, mamy tą biogazownię. Teren do tej biogazowni jest wart 51 tysięcy, także
jest z terenem leśnym. Jest dostęp? Jest dostęp, mimo że nie posiadamy terenu. No i to chyba by było tyle, jeśli chodzi, bo później tu tą drogą możemy dojechać z powrotem do farmy. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze popatrzymy się z lotu ptaka, jak to sprawa się przedstawia. To jest ta droga do tej farmy. Tu jest farma. Kurczę, nawet z lotu ptaka za bardzo nie widać jej, bo zalesiona jest, ale fajnie wygląda naprawdę. Uroczliwa jest. Podoba mi się. I tak jak mówiłem, no tu trzeba sobie wziąć pod uwagę, jeśli chcemy sobie zagrać moc. Moc pojazdów, gdzie chcemy pracować, to jak to widać, te niektóre pola to są mega prawie, że pionowe. Także duże wyzwanie. Coś innego, no. Zazwyczaj pola są takie normalnie w miarę na normalny sprzęt. A tutaj to kolejna taka mapka. Ciekawa, z wyzwaniami. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co robicie. A ja zmykam i zapraszam na kolejny polski map, który już niebawem. Na razie. Cześć.